Cześć, witajcie, ja jestem Suert, no i gram dalej w Dead Space. Dla przypomnienia, nasza misja zniszczyć zasobniki trucizny, zostało ich jeszcze 5. Według Hammonda nekromorfy przekształcił niektórych członków załogi w zasobniki trucizny, które zatruwają powietrze, muszę je znaleźć i zniszczyć, a kolejna misja to będzie otruć Lewiatana, jakieś potężne tutaj stworzenie. Oho, o shit, mordę. O, w mordę. Dokładnie. Powtórzę jeszcze raz. O, w mordę. Tego jeszcze nie widziałem gościa. Nosi niezłą bombę wybuchową ze sobą. Idzie kolejny. Ten szybszy. O Jezu. Dwóch naraz. Ile was jest? Ja pierdzielę, co za wieśniaki. Czy tak grupami jeszcze atakować? Isaaca? Inżyniera? Który przyleciał odnaleźć ukochaną i naprawić statek Ishimura? No, ładnie, ładnie. Dobra, jedyna słuszna droga jest tędy, nie ma innego przejścia. To jest któryś poziom. O, widzę, że tu jest całkiem fajnie. Tam jest chyba zerowa grawitacja. A tu jest energia plazmowa i... paliwo do miotacza. Entering zero gravity. No właśnie. I my gdzieś się pewnie musimy przedostać. Tutaj widzę coś ciekawego. Oho, oho, oho. Oż ty gnoju. Dostał od razu. Weźmy sobie paliwko. O kurde, następne. Już chciałem tam wlatywać. No, wystaw te swoje kolce. Wystaw to cię przy szpile. Otóż to, otóż to. Pięknie to rozwaliłem w powietrzu i znowu biorę paliwo do miotacza. No mam nadzieję, że już tam żaden świr nie wyskoczy. Musimy się przedostać wyżej. W zerowej grawitacji to można się nieźle... może nieźle ona namieszać. Chyba kolejne tutaj jest przejście. No, ciekawy poziom. Co jest? Może najpierw tu? To się naprawdę może nieźle popierdzielić. Jezu, Jezu. Oj, ten zadaje obrażenia jak trafi. Ten zadaje obrażenia. Muszę chyba tutaj się przenieść. Fuck. Może stąd. O kurde, jakie tu są kolce. Tam powinienem chyba wejść. Fucking shit. Jak się tam przedostać do cholery? To najlepiej, że to potem nie wiadomo, gdzie było przejście. W mordę jasną. To jest to pomieszczenie, do którego muszę wejść. Dobra, udało się. Jakoś to przeszliśmy. Idźmy dalej. Jakie niespodzianki tutaj. Pokój filtracji powietrza, filtrowania powietrza.
Ja plazmowa już nieźle ładuje. O shit. O shit, jak tam wpadnę, to chyba po mnie. W takie coś. Hello? Hello, security? Thank God. This is Dr. Cross in hydroponics. I'm trying to locate second engineer Jacob Temple. I can't get through to engineering. Of course I know there's a ship-wide medical alert. That's why I'm trying to locate him. No, we're safe for now, but the tram is down and we can't reach the escape pod. Hello? Hello? Z tamtej strony będę mógł się dostać do tych drzwi. Ale tam, żeby się przenieść, to chyba muszę gdzieś tą windą wjechać. Dobra. Wjechać albo zjechać. Pociski pulsacyjne, podziękuję. Za pociski pulsacyjne nie używam. No ho, to będzie niezła zabawa, czuję. A tego ile tu jest? To muszę na pewno otworzyć te drzwi. Paliwo miotacza wezmę. Staza, okej, okay, może to wszystko się przydać. Sądzę, że tak. O, shit, w mordę. One chyba na zmianę się jakoś odpalają. No, żeby mnie nie zmiotło. Ohoho! Ale mnie przyjarało. Ty gnoju, spadaj! O shit, jest ten. O fuck. Nie wiem, czy podniosłem tą energię plazmową. Dobra, już pal licho z nią. Ale ładnie mnie przyjarało, co? Trochę zdrówka straciłem. Nawet nie mam czym uzupełnić w dupę. Dobra, jedziemy wyżej. Jednego fraglesa załatwiłem. Muszą gdzieś jeszcze być. Tu mamy wyjście. Gdzieś można się było dostać do tego pokoju. Chyba tędy właśnie. Tam z tego co widziałem była szafeczka z węzłem mocy, więc warto to wziąć. Nie do końca wiem po co mi była ta staza, ale no... Dobra. Jest średni zestawik medyczny. Łyknijmy zdrówka, już lepiej. Isaac się czuje. Energia plazmowa. Jak najbardziej węzełek, węzełek. Poprosimy. Do ulepszeń. Tym razem kombinezonu. Dobra, idziemy dalej. Mam nadzieję, że droga powrotna już nie będzie tędy prowadzić. Bez przesady. Jest tu winda, a nie, dobra, ja ją wjechałem. A tu jest jakaś kolejna winda, fuck. Tą nie wjeżdżałem. No, to zobaczymy. Jedziemy w dół. Czy już tędy nie będziemy musieli wracać. Ani przez tą komorę grawitacyjną, tak. Tak mi to wygląda. Jesus. Jedziemy i jedziemy. O. 10 kiloton masy żywności. O, no to zobaczmy. O Jezu, my wiemy co to jest. I
zniknijcie smrody małe. Błądźcie, sukinsyny. Ej! Nie chciałem wracać na górę. Kurde, bez jaj, wcisnęło mi się niechcąco. Jak ich naparzałem chyba z tego miotacza, to winda się odpaliła. No ale już wiemy, co nas tam czeka, parę maluchów. I tam był chyba ten jeden taki, co mu wystają potem trzy takie kolce długie. Bobasek. Bobasek by się fajnie zrymowało z... No właśnie. Każdy sobie dopowie. Jezu, no nie chcę tyle jechać. Ludzie, dajcie spokój. Trochę to bez sensu, że tej windy nie mogę zatrzymać. Co? No i teraz w dół. Jak się wsłuchacie, to tu taka jest muzyczka. Twinkle, twinkle. Słyszeliście na pewno, no w słuchawkach słychać to mega wyraźnie, ale on fajnie wygląda w tym kombinezonie z tym miotaczem przygotowanym do odpału. Bójcie się, maluchy! No, tych już nie ma. Ale jest na pewno coś innego. No właśnie, mówiłem, że jest bobas. A, jeszcze gówno mi stało tu. Jezus Maria. A, shit. Jednak nie załatwiłem wszystkich gówien. Gin, gówniarzu. Więcej mi tu nie podskakiwać. Śmierdziele. Myśmy wrócili, chyba. Myśmy wrócili w to takie miejsce, gdzie pierwszych załatwialiśmy, tych trujących. Tu jest winda na górę, tam potem trzeba będzie jakiś chyba ten zasobnik załadować. No, one były wtedy w tych pomieszczeniach. No ale dobra, gra i tak nam pokazuje, gdzie mamy iść. To idźmy. Znowu zdrowia sporo straciłem. Byj szlak, to przez te małe główienka. Jednak jak jeździłem sobie windą w tej z powrotem, to one... Ja pier... To one kombinowały za czajkę. Są tu takie te straszaki, kurwa. Coś tak wyleciało z okien. Istotni zawód, ja tu sobie gadał, a tu bach. Oho, oho. Bo jeszcze lepiej niż było. Tu też już byłem. No dobra, jak mamy iść, to pójdziemy. Szybko do tych drzwi. O, właśnie, zapomniałem, że tu jest warsztat. W sumie nawet dobrze. No, piła plazmowa. No, obrażenie mam wszystkie. Na razie wystarczy mi to, co jest. To sobie zwiększymy. No, żeby się przedostać dalej, musimy wydać punkt na nic tak naprawdę. No, gdzieś blisko pryska. Teraz chyba mogę. No to idziemy. Przydałyby mi się apteczki, oj, przydałyby się. Jest magazyn. Teraz tam pójdziemy.
No jeszcze mamy ich trochę do załatwienia. Tu niedaleko zostawiliśmy Hammonda gdzieś. Co możemy sprzedać? Zestaw stazy. Kurde, jeden upchnę. Energia plazmowa w życiu, paliwo do miotacza. Energia siłowa, tego nie używam. No i tyle. A kupimy sobie tak. Średni zestawik medyczny. Jezu, 5 koła, no trudno. Niech będzie. Że mnie nie kusiło, to dychę wydam na węzełek. Na razie tam nie będę wracał ulepszać. Tu się podładujemy. Tu jest gdzieś Hammond za tymi drzwiami, z tego co kojarzę. Potem pewnie będziemy musieli uruchomić to. Dobra, to zapiszemy sobie tu. Tu w tym miejscu robimy zapisik. Ciągle rozdział groźne środowisko. Groźne środowisko jest od początku. Bez sensu. No i dobra, tu nie byliśmy. Dziennik tekstowy. Raport laboratorium chemicznego od profesora Jaggerwald. Do wiadomości dr Cross. Elizabeth, bez wątpienia wiesz o rozwoju form życia odkrytych w niektórych częściach statku. Badałem tę substancję i pomyślałem, że wyniki cię zainteresują. Komórki te bardzo przypominają bakterie, które jednak zachowują się jak wirusy. Podobnie jak bakterie, organizm ten zaraża inne komórki przez osmozę. Następnie dokonuje mutacji, rozmnaża się agamogonicznie. Jesus, co za wyraz dla biologów. To, co jest zadziwiające, to szybkość, z jaką wzrasta pojedyncza bakteria. Namnaża się 20-krotnie w ciągu zaledwie 1 minuty. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Nie dam za to głowy, ale myślę, że to może być całkowicie obca forma życia. No, my to już wiemy. Profesor Hawley spekuluje, że jest to organizm przekształcający środowisko. Poziom lotnych wyziewów jest olbrzymi, co jest przyczyną tego okropnego zapachu. Ale czemu służy? Po prostu nie wiemy. Będę cię dalej informował. Heinrich. Widać dosyć międzynarodowy zespół. Tam, gdzie się pojawiało nazwisko włoskie, tutaj Heinrich. Niemiecki. O, się tego nienawidzę. Nienawidzę tego. On wypuszcza... Puszcza takie ścierwa. No właśnie. O, już jedno jest. I dużo z życia zabiera. Shit. Kurde, ile ich jest. Padł w końcu, ja pierniczę. Ile w niego trzeba strzelać? Fagasa. Ja pierdzielę, co to jest za miejsce. Kolejne po prostu przepiękne. Obczajamy drzwi. Co za drzwiami? Warsztat. A my mamy ten węzełek mocy zakupiony. I bardzo dobrze. I teraz wydamy sobie na punkty wytrzymałości. Ale nie w pile, tylko w rigu. Gówno se wydamy. Jeszcze tu muszę przydzielić. Puste miejsce. Ten tlen też by się przydał. No ale nie można mieć wszystkiego naraz. Trzeba inwestować powoli. Ja pierniczę. No tu już naprawdę... Tu się działo. Ten organizm już tutaj... Jezus Maria, jak mnie wystraszyłeś, gnoju! Aż podskoczyłem na krześle, ja pierdzielę! Tak się nie spodziewałem tego wieśnia... No co ty, myślałem, że nie żyjesz! Już drugi raz mnie zaskoczyłeś. Co za gnój. Dwa razy mnie zaskoczyć, Isaaca Clarka. No mało zawału nie dostałem. Jeszcze telepie. Węzeł mocy wydany. Więc nic tutaj nie zrobię. Jezu, tam się zablokowało to. Tych nienawidzę chyba najbardziej. Dzięki za kredyty. Dobra, jedźmy, naprawdę jedźmy.
Nie wiem, ile ich tam jeszcze zostało do załatwienia. Chyba 4 trucicieli. Jezu, to jest wszystko tym już porośnięte. Zobaczcie na to. Fucking shit. Anomalie roślinne, no pięknie, my tam idziemy. Oczywiście, no bo tam nie może być normalnie. I wiecie co? Nienawidzę też tych takich dużych pomieszczeń. No tu zawsze się dużo dzieje. Duże pomieszczenie równa się dużo akcji. I nigdy nie jest inaczej. Oho, oho. Oho. Kwarantanna się włączyła. No to już wiemy, gdzie mamy iść. Jezu, coś idzie wielkiego. To ten. Fuck! Ile ty gnoi będziesz żył? Ile ich jest? Szybko z tyłu. Szybciej. Podbiegnij trochę, Isaac. A, jeszcze mnie sięgnął. Szybciej, 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 szybciej. Tu ma najbardziej czuły punkt. Zginął. Zginął, a ja z rozmachu jeszcze mu rzuciłem stazę. Węzeł mocy, no chociaż tyle. Chociaż tyle z nich. Dobra, obejdę to sobie dookoła. Te dźwięki, to cała maź, ona żyje po prostu. Teraz już mamy otwarte jakieś drzwi, tam jest też jakaś winda. Może ona nas prowadzi w odpowiednie miejsce. Zobaczmy, co jest za tymi drzwiami. Ja pierdiczę. No warto było wejść. Okej. Och, och, och. Ja pierdolę, kurwa. Nie mogę już. Jak do tej pory było mało strasznie, to teraz ja już mam pełne gaciory. Tu jest winda, tu jest system odżywiania. Słychać tych trucicieli. Jest jeden tutaj pewnie. No jak jego załatwię, to znowu się pojawi. Pełno wrogów. Szybciej, tu jesteś. Fuck. Załaduj stazę. Nie chcę już tylko tych dużych. Nawet, że dają węzły mocy, pierdzielę to. Chyba podniosłem, co mi w ogóle nie jest potrzebne. Oho, oho, oho. Mam się wycofać? Nie chcę jeszcze. Zobaczmy, co jest za tymi drzwiami. Wracam tu, gdzie był ten bydlak. Gdzie to mnie teraz prowadzi? Ja muszę zjechać w dół, dokładnie. Nie, nawet do góry. O Jezu, dobra, jedźmy. Nie, jeszcze wyżej. Słychać, słychać ich ciągle. Może tu gdzieś będą. Jest.
Ile ich jeszcze, cholera, zostało? Kurde, jeszcze trzech. Sobie naładuję tą stazę, wiecie? No i gdzie teraz? Kurde, tak będę jeździł w kółko? Na drugi poziom. Gdzie wy jeszcze, kurwa, jesteście, no? Jeszcze niżej, ale dobra, coś tu mam. Energia plazmowa. Energy plazmowa. Tu jeszcze coś przegapiłem. Hydroponics log, Dr. Cross reporting. Something huge just slammed into the hole near food storage. It wasn't a rogue asteroid. I know what that sounds like. But it was big and heavy. I'll report again when I know more. No to pani doktor też była nieźle przerażona. Kurde, no został poziom pierwszy. Nie wiem, tam dwóch ich jeszcze gdzieś powinno być. Słychać go gdzieś tu. Aha. On chyba jest w środku. Ale jaja. Jak ja mam go załatwić? Już wiem. Staza. Coś mi tam błysło. Dobra, to drzwi. A to jest jeszcze jeden, a zostaje jeszcze jeden. Ach. Uruchom to. Szybciej, 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 szybciej. Załatwiłem go. No i zostaje jeszcze jeden. Kurde, gdzie myśmy go przegapili? O Jezu, będziemy tak jeździć w kółko, jakby to nie mogło od razu pokazać. O fuck, w mordę. Został ostatni. Gdzieś tam. A, tu rzeczywiście nie byłem. Tu i węzełek nawet. O, i zapis. Załatwimy tego ostatniego. No, bój się. Albo on niech się boi, albo my. O Jezu, jak tu się chodzi, złotku przed... O! Jezus Maria! Zwariowaliście! Shit, weź w to celuj teraz. Bywa z szlak jasny trafił, no kurde. No ten odcinek, to ja po prostu z zawału wyjdę. O, fuck. Człowiek idzie spokojnie, jak niby nigdy nic. No to nagle je but. No się ukrył ostatni fiut. Shit. This is Temple, acting chief engineer. I came down here to find Dr. Elizabeth Cross, but she's not here. In fact, I can't find anyone. Just more of this organic shit everywhere. I'm going to check the mining deck. It's about the only place I haven't looked yet. Sprawdzę to organiczne gówno. On też się, widzę, wyraża tak jak i ja o tych tutaj. Dobra, otwierajmy. Nie. Zerowa grawitacja. Nie do końca to lubię, bo mi się pierdzielą te kierunki potem. No dobra, zdrowia, coś tam jest. Entering zero gravity. No, super.
fucking shit w mordę. Są miejsca, gdzie można skoczyć. Pytanie, kto nas tu będzie atakował. Bo ktoś na pewno, o shit. To trzeba chyba użyć stazy. Gdzie teraz? Gdzieś tam. Jezus Maria. Frunął. Gdzie my się do cholery zbliżamy? Ja pierniczę, co to jest? Oczywiście niezła materia. Tam jest chyba przejście. Dokładnie. Słychać go. Słychać tego jęczącego. Oho. No, gdzie jesteś? Gdzie jesteście? Well, I just saw my brother on a security monitor, and that's just not possible. Wszyscy tu mieli halucynację, ona teraz też już ma. To wie, czy ta cała ukochana Izaka to też nie jest jakaś jedna wielka halucynacja. Zobaczmy sobie, co dalej, bo to zadanie wykonaliśmy. Oczyścić atmosferę teraz, gdy zniszczyłem wszystkie zasobniki trucizny. Mogę wrócić do kontroli atmosferycznej i oczyścić powietrze. To otworzy mi drzwi do magazynu żywności, gdzie kryje się Lewiatan. Musimy wrócić tą samą drogą. Powrót sobie zostawimy na kolejny odcinek. Trzymajcie się. Cześć.